Cześć, tutaj Gaba. Czy ktoś się spodziewał, że jeszcze się odezwę? Ja oczywiście jak zwykle mogę powiedzieć, że przez moment straciłam nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek coś nagram. Dużo rzeczy się dzieje i no po prostu sytuacja na Ukrainie przygniotła mnie na początku. Potem już nie miałam tak siły nagrywać i też już i wcześniej generalnie wiecie, bardzo dużo pracuję. Dużo się dzieje, nie mam weny też, żeby wymyślać te tematy, przygotowywać to i montować. Więc jak po prostu powiem wam po ludzku, no nie mam siły czasami. Ale jest jedna rzecz, która mnie ostatnio bardzo gniecie i chcę się z tym z wami podzielić. Ale zanim jeszcze zacznę, to chcę wam powiedzieć, że kwestia Ukrainy i wiele innych tematów związanych ze światem i różnymi innymi rzeczami też się pojawią. Pracuję z uchodźcami już od 1,5 roku, może nawet prawie 2 lat i mam bardzo dużo różnych przemyśleń. Chciałabym się zacząć tym w końcu dzielić, ale jest to temat tak bardzo trudny dla mnie i tak bardzo cały czas, nie wiem, on powraca i poza tym, że są to takie, powiedziałabym, może nie wiem, interesujące medialne tematy, to przede wszystkim ja w tym widzę dramat ludzkiego życia i różnych doświadczeń i nie chcę poruszać tego jeszcze, ale na pewno wkrótce się to pojawi, więc jeżeli ktoś jest bardziej tym zainteresowany, no to zachęcam, żebyście jakoś mnie obserwowali i się tym interesowali, co ja robię. A dzisiaj przychodzę do was dalej z tematem uczenia się języka. Tak sobie zaczęłam myśleć, że przecież są tacy obcokrajowcy, którzy bardzo mi zaimponowali, bo genialnie nauczyli się polskiego. I zaczęłam sobie też uświadamiać, że ja nigdy nie spotkałam nikogo takiego, albo że póki co nie kojarzę za bardzo nikogo, kto by stanął na mojej drodze nauczycielskiej i miałby takie predyspozycje językowe. Konkretnie myślę tutaj teraz o 2 osobach. Ja w ogóle też nie pracuję za bardzo ze Słowianami, więc moja perspektywa jest taka bardziej niesłowiańska. Ja się skupiam na ludziach, którzy raczej nic nie mają wspólnego z językami słowiańskimi, więc te struktury, słowa, no, gramatyka, to wszystko jest po prostu skrajnie, skrajnie inne od tego, co jest w ich głowach. I ja myślę konkretnie tutaj o dwóch osobach. Myślę o Nurim, który jest mężem Magdy z kanału Kapa po turecku. Podrzucę wam jakiś filmik z nim i usłyszycie, jak on mówi po polsku. I myślę, że no to jest, on jest dla mnie po prostu wielką motywacją do tego, żeby uczyć obcokrajowców polskiego, że faktycznie są osoby, które są w stanie to zrobić, żeby dojść do takiego poziomu. I jeszcze drugą osobą, o której myślę, jest Michał. Niestety nie pamiętam, jak Michał ma na nazwisko, ale Michał jest z kanału Irańczyk w Polsce i na Instagramie też tak się nazywa. Irańczyk.pl na Instagramie się nazywa. Tam możecie posłuchać Michała, który, no moim zdaniem, no mówi jak Polak. I te błędy, które popełnia, to świadczą o tym, że on jest po prostu na poziomie C2. Ale zaraz jeszcze może coś więcej będę później komentować. Kiedy tak zaczęłam obserwować te 2 konkretne osoby, zaczęłam sobie myśleć, że ja po prostu na swojej drodze zawodowej nigdy takiego ucznia nie miałam. Nigdy nie miałam ucznia, który by aż tak dużo wykonał tak genialny progres. Bo dla mnie to aż jest takie genialne. Raczej właśnie w moim życiu zawodowym dzieje się to w drugą stronę, że każdy narzeka, że polski jest trudny, że znam obcokrajowców, którzy mówią po polsku, ale zdecydowanie no, oni nie przeszli takiej granicy naturalności, takiego swobodnego poruszania się i potrafią dobrze się komunikować i nawet żyją swobodnie. Niektórzy nawet zdają egzaminy B1 z polskiego, ale jednocześnie nie jest to taka pełna biegłość. I może też tak dzieje się ze względu na to, że ja po prostu głównie pracuję na niskich poziomach, więc jakoś powiedzmy, że mnie to omija. Ale z drugiej strony, jak myślę o swoich uczniach, którzy przechodzą przez moje kursy, to ja nie widzę w nich takiego zapału, żeby uczyć się jeszcze więcej i jeszcze więcej. Widzę osoby, które się bardzo mordują ze wszystkim. Widzę osoby, którym to przychodzi z jakąś łatwością. Ale też jest mi, tak wiecie, trudno ocenić, jaką ostatecznie
jaki efekt te osoby ostatecznie osiągną. I widzę też, że w ogóle bardzo wielu moich uczniów, ja tutaj mówię konkretnie o niesłowiańskich uczniach, a zaraz ich skomentuję bardziej jeszcze, ale niesłowianie teraz. Widzę, że moi niesłowiańscy uczniowie bardzo często poddają się po kursie jakimś tam początkowym zaraz, pierwszym albo drugim. I też w ogóle widzę, że bardzo dużo osób, to dla mnie jest dużym problemem jako dla nauczyciela, dużo osób przychodzi do mnie i już coś tam mówi, bo na przykład nauczyło się mówić na ulicy, nie wiem, na przykład nie wiem, na bazarze, to jest częsta sytuacja osób z Wietnamu, które uczą się po prostu w pracy i ta ich wymowa jest tragiczna, no ta gramatyka w ogóle zero jakiegoś takiego zrozumienia, że cokolwiek trzeba tam zmienić w tych słowach, ale mówią jakoś tam i się komunikują, aczkolwiek w momencie, kiedy chcą zdać egzamin B1, który na przykład mogą zdać po 5 latach legalnego pobytu w Polsce i mieć stały pobyt i już jakby nie martwić się wieloma rzeczami, no to zdecydowanie nie mają takiej możliwości i jakby to jest tak po prostu bardzo poza ich orbitą, że jest, no dla mnie to też jest takie dołujące, jako dla nauczyciela, dla człowieka, który przebywa z nimi i widzi ich aspiracje i takie też życiowe potrzeby, no bo oczywiście z mojej perspektywy to jest tam haha jakiś egzamin, no ale z ich perspektywy jest to wielkie wydarzenie, które dużo im może dać, taki egzamin B1 szczególnie. I zaczęłam sobie myśleć, jak to się dzieje, że ludzie są w stanie się nauczyć języków. I potem sobie też zaczęłam myśleć o tym, że przecież ja w sumie jestem obcokrajowcem w języku czeskim, który mówi w tym języku. I nauczyłam się mówić bardzo dobrze. I oczywiście tutaj znowu jest ta perspektywa słowiańska, że nauczyłam się słowiańskiego języka. Słowiańskiego też się nauczyłam. I nauczyłam się tych języków i mówię w nich tak fajnie. Po czesku zdecydowanie tak najlepiej. I w tym języku czuję taką największą swobodę i rozumiem dużo rzeczy takich ponadprogowych. Powiedzmy, że widzę, jak ktoś na przykład mówi z jakimś innym akcentem, słyszę albo rozumiem, umiem się posługiwać jakimś tam regionalnym słownictwem, czasami u niektórych osób. Dużo takich rzeczy typowo czeskich rozumiem i nie jest to taka prosta komunikacja, tylko żeby przeczytać, nie wiem, informacje na tablicy, na rozkładzie jazdy, czy kupić, nie wiem, chleb w sklepie, tylko to jest już dużo bardziej skomplikowane to, co ja robię po czesku. I zaczęłam sobie o tym myśleć, że w sumie przecież ja jako Słowianka uczyłam się języka, który jest z tej samej rodziny językowej, języków zachodniosłowiańskich, więc słuchajcie, naprawdę bliżej to już chyba tylko słowacki jest. Ale i tak mimo wszystko musiałam poświęcić temu 5 lat życia. I tak mimo wszystko cały czas popełniam błędy. I tak mimo wszystko pamiętam, że to były takie momenty rzeźni dla mnie na tych studiach, kiedy się uczyłam i już tak myślałam, że nigdy więcej już nic nie będę w stanie zapamiętać, że dotarłam do swojego kresu intelektualnego i co jakiś czas mnie ciągle coś zaskakuje i ciągle zapominam jakieś gramatyki i w ogóle to się tak cały czas dzieje. A przecież te języki są takie podobne i myślę, że Czesi, którzy ze mną rozmawiają, oni zawsze będą zachwyceni tym, że obcokrajowiec mówi po czesku, więc oni nie są obiektywni, ale myślę, że moi profesorzy na uniwersytecie w momencie, kiedy kończyłam te studia, też mogli być bardzo dumni z tego, co ja osiągnęłam. I właśnie dotarło do mnie to, że czymś najważniejszym w perspektywie uczenia się języka jest determinacja. I takie naprawdę konkretne postawienie sobie celu, że będę mówić w tym języku. I czasami oczywiście to może być żmudna praca, że tam ustalamy sobie, że zawsze w piątek, czy tam ileś tam dni będę mówić w tym języku i w tym ble, ble, ble. I tak będę ćwiczyć, robić to konkretnie to. No tak, można tak do tego dojść. Ale też można na przykład mieć taką postawę, że będę coś robić dla fanu i może tym fanem dojdziemy do czegoś fajniejszego. I ja tak myślę sobie, że ja takim fanem właśnie dotarłam do czeskiego, bo dla mnie naprawdę to było interesujące, jak to jest mówić w języku obcym i ten czeski cały czas po prostu we mnie jakoś tam, nie wiem, rezonował, kiedy się uczyłam. Teraz uczę się tureckiego i tak uczę się
tak po prostu just for fun i mam przerwy, jest lepiej, jest gorzej, ale tak stwierdziłam, że sama chcę się nauczyć do jakiegoś poziomu komunikatywnego. I nie mieszkam w Turcji, nie mam jakiejś perspektywy takiej, ale ciągle to we mnie trwa. Też kojarzę wśród moich znajomych, może Weronika, która opowiadała kiedyś u mnie w podcaście o tym, jak to jest się uczyć obcych języków. Ona uczy się brazylijskiego, portugalskiego. Ona też już jakiś tam poziom swobody osiągnęła. Też na pewno oczywiście powie, że nie jest native'em, ale że jakoś jej to wychodzi. Też się uczy tego języka tak właśnie just for fun. I też myślę, że kiedy studiujemy jakiś język, jest to bardzo łatwe, żeby ten język tak zawładnął naszym życiem. Bo w sumie pamiętam, że jak byłam na studiach, to 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku ktoś do mnie mówił po czesku, na takim naprawdę wysokim poziomie czeskiego, potem takim naturalnym, potem ja też, nie wiem, oglądałam coś w telewizji, coś robiłam i tak sama z siebie, samą siebie przymuszałam do tego czeskiego. Odkrywałam dużo bardzo dzięki temu, że oglądałam seriale po czesku, no to po prostu mnie tak utrzymało w tym, że to ma sens. I ostatnio poznałam dwóch uczniów, którzy dokonali czegoś niezwykłego. I każdy z nich jest inny, każdy jest w innej sytuacji i jakby też myślę, że ma inne doświadczenia za sobą. I moim pierwszym Włochem, którego poznałam, był Alessandro. Ale mam nadzieję, że słuchasz tego podcastu. Bardzo bym chciała, żebyś słuchał. I albo może żona Alessandro słucha. No to bardzo Cię pozdrawiam. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Ale jest dla mnie niezwykle inspirującą osobą i ciągle tak pozostanie w moim sercu na długo jeszcze. Bo historia Alessandro jest no po prostu niezwykle motywująca. Jego główną motywacją, może ja no nie wiem, nie znam tej głównej motywacji, ale jedną z nich było to, że właśnie jego żona jest Polką. I jakoś tak się z wielu różnych względów ułożyło, że kilka miesięcy spędził w Polsce. I w końcu jakoś tak chyba zaczął się uczyć tego polskiego. I zaczęło się od tego, że zrobił aplikację Babbel, ale też bardzo dobrze mówi po angielsku. I on robił tę aplikację po angielsku. I z tej aplikacji ja tak myślę, że on zrobił połowę poziomu A2, tak powiedzmy w okolicach poziomu A2, A1, A2 był. I doszedł do takiego etapu, że chyba już mu trochę zabrakło takiej wiedzy filologicznej. No ale jednocześnie no po prostu sam bardzo dużo był w stanie zrobić, bo miał niezwykłe wyczucie językowe i ja po prostu byłam w szoku, jak to się stało, że jest człowiek, który sam się nauczył biernika, dopełniacza, narzędnika i miejscownika, bo mnie się to nigdy po prostu nie zdarza. I kiedy tę gramatykę wprowadzam moim uczniom na zajęciach, a potem ją muszę egzekwować w kolejnych konstrukcjach, no bo to tak nie działa, że pokażę raz końcówki i ludzie już to pamiętają na całe życie, to po prostu potem latami się ćwiczy. Ale sam się tego nauczył i widziałam właśnie to, że on sam odkrywał to, no bo wydaje mi się, że w tej aplikacji Babbel nie ma takiego wyjaśnienia gramatyki, tylko trzeba samemu szukać różnych analogii. No to właśnie dzięki temu, że Ale sam musiał odkryć te analogie w tych różnych zagadnieniach, to on po prostu chyba się tak dobrze tego nauczył i on sam potrafił to kontrolować. I on sam się poprawiał przy mnie, kiedy mówił, poczekaj, tutaj jest dopełnienie, tutaj coś tam. No więc ja byłam w szoku, że w ogóle on coś takiego robi. Ja mu potem pokazywałam takie różne zagadnienia gramatyczne, które są, powiedzmy, że globalnymi zjawiskami w nauce języka polskiego, to trochę miało mu dać taki, wiecie, starter pack do tego, żeby dalej się mógł uczyć, bo wiedzieliśmy też, że nasza nauka będzie miała jakiś tam koniec po tych 4 czy 5 miesiącach. No ale te lekcje były dla mnie niezwykle miłym doświadczeniem. Ale po takiej samodzielnej nauce, chyba przez miesiąc sam się uczył z tego Babbla, potrafił ze mną prowadzić już takie proste konwersacje, takie nawet, może nawet bardziej złożone. Brakowało mu wielu słów, których ja go uczyłam, ale też on po prostu, miało to sens, bo też właśnie wielkim problemem dla mnie jest to, że myślę, że nie tylko dla mnie, ale generalnie wielkim problemem jest to, że obcokrajowcy uczą się polskiego, ale nie myślą w ogóle o gramatyce. I o ile można powiedzieć, że na początku ta gramatyka
No, trzeba jakoś się przełamywać, żeby zacząć mówić, no ale bardzo szybko ta gramatyka okaże się niezbędna. I niepamiętanie o gramatyce od początku skutkuje tym, że potem naprawdę nie da się już tego ogarnąć. Trzeba tę gramatykę już piłować od początku. Nie wolno sobie w tym odpuszczać. Ale mnie tak niezwykle zmotywował i ja wiem jedno, ale posłuchaj, mam nadzieję, że mnie słuchasz teraz. Jeżeli będziesz ciężko pracować, to ja ci mówię, że będziesz miał C1 z polskiego i to bardzo szybko, albo nawet C2. Będziesz mówić jak Polak, naprawdę. Mam nadzieję, że Ale czasami ma okazję, żeby używać polskiego i bardzo, bardzo bym chciała, no bo przez to też, że musiał już wyjechać z Polski, no to gdzieś ta jego nauka się zatrzymała. Ale ja wiedziałam, że jeżeli byśmy utrzymali taką regularną pracę nad tym polskim, no to w rok bylibyśmy w stanie na pewno zrobić poziom B2. Przy dwóch lekcjach w tygodniu, no bo on po prostu był tak bardzo no, zmotywowany, inteligentny i potrafił, ale no, ma niezwykły talent logicznego myślenia i takiego bardzo abstrakcyjnego jednocześnie, więc to są takie niezwykłe umiejętności. A teraz pojawia się mój drugi Włoch i mój drugi Włoch to Federico. I Fede no, jest też dla mnie bardzo ważną osobą, ponieważ spędzamy ze sobą w tygodniu 3 razy po 2 godziny. I Fede jest w dosyć wyjątkowej sytuacji życiowej. Nie będę jeszcze teraz mówić o tym, co się dzieje w jego życiu, kiedy się wam o tym opowiem, ale on jest w takiej sytuacji życiowej, że z różnych względów ma 5 lekcji w tygodniu po 2 godziny. Ze mną ma 3, z moim kolegą, drugim lektorem, ma 2. On przyjechał do Polski w październiku, nic nie wiedział, nie znał żadnego słowa, nawet nie znał dzień dobry ani do widzenia. I teraz po tym intensywnym kursie jesteśmy, powiedzmy, że robimy poziom B1, i Fede naprawdę od takiego zupełnego zera doszedł do czegoś bardzo wysokiego i on też na przykład jest niezwykle logiczny, jest bardzo poukładany, bardzo szybko rozumie gramatykę. On jest dla mnie takim fenomenem, bo on po prostu rozumie, czym jest język. Fede nie zna żadnego innego języka obcego, nie mówi po angielsku. To też jest bardzo zmotywowany, żeby nauczyć się polskiego bardzo dobrze. On też, on na przykład cieszy się, kiedy wie, że będziemy robić gramatykę i irytuje się, kiedy widzi, że będziemy robić słownictwo na lekcji, bo on po prostu rozumie, że uczenie się słownictwa to jest praca pamięciowa, powtarzanie w kółko różnych informacji i staranie się, żeby włączyć to słownictwo do swojego aktywnego zasobu. A gramatyka to jest po prostu zapamiętanie czegoś i on sam widzi w ogóle, że w pewnym momencie jest tak, że ta gramatyka polska, ona się zapętla i ona jest logiczna, tak? I my mówimy, że polski ma dużo wyjątków. No jasne, ma wyjątki, bo to jest żywy język. Czy ma dużo? No nie powiedziałabym, że ma jakoś super dużo. Na pewno dużo rzeczy jest do zapamiętania i do takiego wyobrażenia sobie, uporządkowania w swojej własnej głowie. I na pewno osoby, które potrafią logicznie myśleć, analitycznie, no mają tutaj niezwykłą przewagę. Ale też uważam, że generalnie każdy człowiek, który potrafi logicznie myśleć, ma przewagę w nauce języków. Bo język przede wszystkim to struktura, to schemat. I na tym polega potęga języka. Dzięki temu, że on jest zamkniętą strukturą, my możemy przetwarzać różne informacje i nie musimy się uczyć każdego zdania oddzielnie, żeby wiedzieć, że ono jest na pewno dobre. Jakoś to się dzieje, że my mamy ten instynkt i wiemy, co jest błędem, a co jest poprawną konstrukcją w naszych ojczystych językach i potrafimy usłyszeć, że ktoś nie mówi w pełni poprawną strukturą. Ja nie mówię tutaj o akcencie, ale o takim strukturalnym podejściu właśnie do języka. No i właśnie Fede jest tym człowiekiem, który dzięki temu, że miał te lekcje tak intensywnie, ma cały czas, on wykonuje wielki progres w tej nauce języka. No i tutaj się tak przekonuję o tym, że właśnie jest ważne kilka czynników. Czyli poza tym, że samemu się dodrapujemy pazurami do tego, co ten język chce nam dać, to poza to jeszcze, poza tym wszystkim, regularnie pracujemy nad tym. I widzę, że moi uczniowie, którzy mają 2 lekcje w tygodniu po 1,5 godziny, i to jest taki schemat bardzo popularny w wielu szkołach językowych, oni po prostu dużo wolniej się tego uczą. I dzisiaj też widziałam, uczę się tureckiego, więc obserwuję różne profile na Instagramie. No i tam ktoś z jakiegoś nauczyciel tureckiego, Polak, wrzucił jakiś post. I to była opinia o jego zajęciach, po turecku napisana. I ten człowiek napisał, że no niby opinia o zajęciach, ale dlaczego ona jest taka ważna? Bo napisał ją mój uczeń,
po, nie wiem, 9 miesiącach lekcji i tam był, wiecie, naprawdę taka ściana tekstu. Nie jestem w stanie ocenić, czy tam było bardzo dużo błędów, czy nie, no ale zakładam, że raczej nie. I tak myślę sobie, no tak, ten człowiek na pewno nauczył się tego języka, bo po prostu sam był na tyle zmotywowany, że siadł i coś zrobił. Poza tym, że nauczyciel robi z nim jakąś konkretną pracę, no to on też dalej pracuje. I właśnie ja tak myślę, że to, że też ja mam jakiś progres w tym tureckim, wynika z tego, że ja uczę się też w oryginalny sposób, chociaż teraz mam jakąś przerwę już, ale opowiemy z tym człowiekiem, z którym się uczę, o tym, jak się uczę tego tureckiego. I to, że ja sama decyduję się na to, żebym ja się uczyła i że sama wykonuję jakieś kroki, i to, że ja rozumiem, że język to struktura, no i turecki jest bardzo logicznym językiem, to wszystko, wiecie, myślę, że to wszystko sprzyja temu, żebym ja w końcu naprawdę nauczyła się dobrze mówić w tym języku. Dobrze, i jeszcze chciałabym przeczytać wam jeden post i ten post znalazłam na profilu na Instagramie wufla.pl. Mam nadzieję, że dobrze czytam. To jest taki post, który wrzucę chyba, mam nadzieję, że uda mi się wrzucić akurat ten post w opisie do odcinka. I tu jest post, który ma tytuł Jak uczyłem się węgierskiego. Cała ta historia jest bardzo interesująca i długa, więc to będzie dłuższy cytat, ale warto tego posłuchać. Węgierskiego uczyłem się na uniwersytecie letnim, czyli miesięcznym intensywnym kursie językowym. Zacząłem w grupie zerowej, po 6 dniach zajęć przyniosłem się 2 poziomy wyżej, a cały kurs skończyłem w grupie 5 z 6, zdając egzamin końcowy z najlepszym wynikiem 97 na 100. Po miesiącu nauki dogoniłem współkursantów, którzy przed przyjazdem do Debreczyna mieli za sobą od 4 do 6 semestrów nauki węgierskiego. Skąd się wziął taki rezultat? Oczywiście z tego, że uczyłem się inaczej niż inni. Ale inaczej nie oznacza tu ezoterycznych technik, a po prostu unikanie fiksacji na tym, jaki ten węgierski jest dziwny. Zauważyłam, że część kolegów zamiast przyjąć do wiadomości, na przykład istnienie sufiksów dzierżawczych, wewnętrznie buntuje się przeciwko nim. Sam nie traciłem czasu na próbę nagięcia węgierskiego do struktur, które już znałem. Starałem się po prostu przyjąć to bez ocen. Następne. Eksploracja przez eksperyment. Od początku starałem się rozszerzyć już poznane zdania o jakiś nowy element. Już ilustruję. Pierwszego dnia na sakramentalne jak się masz, nauczycielki, odpowiedziałem świetnie, ale drugiego dnia już sprawdziłem, czy złożone z wyszukanych w słowniku słów świetnie jak zawsze jest prawidłowe i jest. Podobnie przy wszystkich ćwiczeniach, dialogach, etc. Jeśli już wiem, jak coś powiedzieć, x, to próbuję x plus coś tam. Punkt trzeci. Eksploracja przez obserwację. Chodzenie po mieście, patrzenie na znaki i weryfikacja ze słownikiem tego, co dokładnie znaczą. Jak słusznie mówił Yogi Berra, you can observe a lot by just watching. Możesz wiele zauważyć po prostu patrząc. Punkt czwarty. Optymalizacja rytmu dnia pod względem czasu nauki. Jak to rozwinąć? Wstawałam o 6, żeby zdążyć pobiegać i wziąć prysznic, zanim obudzą się moi współlokatorzy. Na posiłki przychodziłem jako pierwszy, żeby uniknąć kolejek na stołówce i mieć jeszcze czas się pouczyć przed rozpoczęciem zajęć. Zawsze miałem przy sobie książki i słownik, słuchałem niemal wyłącznie węgierskiej muzyki. Ilość czasu poświęcana na naukę. W zasadzie do tego punktu można wszystkie inne sprowadzić. 6 godzin lekcyjnych przez 5 dni w tygodniu według kursu to stanowczo za mało, by nazwać naukę naprawdę intensywną. Szacuję, że spędzałem na nauce jakieś 8-10 godzin, ale zegarowych dziennie. 4,5 godziny zajęcia, 1 godzina przed zajęciami, pół godziny podczas przerwy obiadowej, ponad 2 godziny wieczorem. Przy czym zajęcia, zwłaszcza w pierwszych grupach, były najmniej wysoconą jej porcją, a najefektywniej pracowało mi się w weekendy. Na marginesie, jeśli wierzysz w talent do języków, to przyjmij na próbę podobny reżim pracy. 8 godzin, 8-10 godzin codziennie, ale pracy, a nie użalania się nad sobą przy otwartej książce. I utrzymaj go przez miesiąc, a dopiero potem, jeśli nie będzie efektów, miaucz, że nie potrafisz. I tutaj wrzucę wam link do tego całego wpisu,
z tego bloga. Mam nadzieję, że mieliście szansę się skupić. No w każdym razie autor tutaj opowiada o tym, że no, tak naprawdę ta intensywna praca go do tego dała mu ten niezwykły efekt. Tutaj właśnie ważna też jest ta postawa, że to my musimy się dostosować do języka, a nie język do nas. Widzę, że bardzo często moi uczniowie tak myślą, no, że oni już tam nie muszą tego umieć, no bo coś tam wiedzą, pamiętają o tym, ale no nie, tak to nie działa. Potem jeszcze za mało powtarzania i samodzielnej pracy. Wiecie, no to jest gorzka prawda, ale trzeba siedzieć i po prostu nadupiać niektóre rzeczy. A jeszcze jest trzecia rzecz, czyli osaczenie się tym językiem, czyli po prostu imersja. I myślę, że to, że będziemy, nie wiem, na przykład jechać autobusem i czytać napisy, które są na sklepach i starać się je zrozumieć, przetłumaczyć, może to nam coś da. Trzeba po prostu próbować, szukać odpowiedzi samemu i myślę, że to są największe klucze do sukcesów. A teraz jeszcze przyszedł czas na mój inny komentarz. Teraz sprawdzam egzamin B1 i 95% osób, które piszą te egzaminy, to są osoby z krajów słowiańskich, Ukraina, Białoruś, Rosja. I te 5% pozostałych, no to są takie osoby ze świata. No, Indie, Bangladesz, generalnie raczej rzadko kiedy z Unii Europejskiej. Rzadko osoby z Unii Europejskiej, bo te osoby nie potrzebują żadnych dokumentów, żeby legalnie przebywać w Polsce na jakiś tam w nieokreślonym czasie. To jest jeszcze inna historia. Ale sprawdzam te błędy na tych pracach i widzę, że bardzo dużo osób, oczywiście to są osoby, które przyjechały do Polski, żeby po prostu zarobić pieniądze. Z czasem się okazało, że jednak tutaj zostaną z różnych względów. Widzę, że bardzo dużo osób po prostu nauczyło się polskiego tak po prostu przy okazji, przez przypadek, rozmawiając, nie wiem, z Polakami na ulicy. I widzę to w tym, że na przykład nie potrafią pisać, bo jednak zmiana alfabetu to jest duże wydarzenie i wymaga to naprawdę dużego wysiłku. I też widzę to, że osoby, które no, mało czytają po polsku, czyli no, myślę, że niestety większość społeczeństwa nie czyta, no to te osoby dużo trudniej radzą sobie z polską gramatyką i ortografią i widzę, że bardzo dużo osób cały czas stosuje te same błędy gramatyczne, takie bardzo się powtarzające i tu myślę, że niestety działa takie prawo, że działa ta zasada, że się nie obserwuje tego, jak mówią native'i. I dużo osób po prostu no nie słucha. Nie słucha Polaków, z którymi codziennie rozmawia. Takie mam wrażenie. I też tak ja o to widzę na egzaminie, kiedy rozmawiam z moimi obcokrajowcami, z moimi osobami, które egzaminuję. To widzę, że ja zadaję im pytanie poprawnie po polsku, a ci ludzie powtarzają jakąś błędną konstrukcję. Na przykład pytam się, od którego zadania zaczynamy? Takie bardzo typowe zdanie. I ktoś odpowiada, no to zaczynamy z zadania pierwszego. I zobaczcie, że ja przecież mówię, od którego zadania zaczynamy. Więc instynktownie ten człowiek, który analizuje, jest gotowy na poznawanie nowego świata, nowych informacji, na uczenie się tego języka, powinien powiedzieć, a zaczynamy od czegoś, tak? I powinien dalej szukać tych konstrukcji, kiedy będzie od. Ale większość ludzi nie ma w sobie takiej gotowości i chyba skupia się na takim jakimś pasywnym przetrwaniu. Widzę też, że bardzo dużo osób po prostu uczy się tego polskiego mówionego albo wręcz takiego gadanego, a nie pisanego. I no to jest jeszcze inna rzecz, pisanie, a mówienie. I w ogóle wiem, że pisanie po polsku jest trudne. Ja umiem to robić, bo skończyłam studia i na studiach bardzo wielu rzeczy mnie nauczono. I palcem pokazano wiele moich podłych błędów, które robiłam wcześniej. I wiem, że wcześniej no, nie pisałam logicznie po polsku. I widzę, że w ogóle wielu osobom brakuje takiego właśnie logicznego wykształcenia w języku pisania. Myślę, że nawet swoim własnym ojczystym. Wiem, że w życiu naszym codziennym nie jest to najważniejsza rzecz, żeby umieć, nie wiem, pisać, bo nie każdy przecież codziennie coś pisze, a pisanie na Messengerze czy gdzieś tam nie jest no, taką szczególnie wymagającą umiejętnością. No ale pisanie długich tekstów, zwłaszcza jeżeli ma się w perspektywie zdanie egzaminu z języka obcego, takiego po prostu, no trzeba do tego podejść filologicznie i wziąć się w garść, nauczyć się pisania.
To chyba tylko tyle mogę doradzić w tej sprawie. Tak, no to tyle, słuchajcie. Także pamiętajcie, bądźcie odkrywcami, poszukujcie odpowiedzi, zadawajcie sobie te pytania przede wszystkim, potem poszukujcie odpowiedzi i szukajcie analogii i pracujcie dużo. Myślę, że to są naprawdę najważniejsze rzeczy w nauce języka. Tak. Jeżeli ktoś ma jakieś inne opinie albo chciałby coś dodać kiedyś do mojego podcastu, to zapraszam, skontaktujcie się ze mną, ja jestem gotowa na wiele różnych rzeczy, więc też czekam na Wasz komentarz. I mam nadzieję, że niedługo poznacie wspaniałych obcokrajowców, którzy mówią pięknie po polsku. Prawdopodobnie już niedługo tak będzie. Dobrze, to dziękuję i do zobaczenia. Cześć!